sierść wilkołaka, to pewnie jakiś boss musi być. Partiatik! Live! Chyba, że wypadła z wielkiego wilka. Ale nie widzę, żebym miał. Sproje u kowala, jakby jakiś mnie lubił jeszcze. Sadge. Nie ma z kim grać w kości. Wracamy na te bagna. Porobić resztę questów. Tylko u Triss odpoczniemy się u Dodo level. A, bo ja to śledztwo chyba miałem zrobić na bagnach i wtedy bym wiedział. A ja eksplorowałem sobie mapę i wykonałem questa przy okazji. Cieszę się, że... Nie, ten kowal mnie nie lubi. Sadga. Obrażenia 10% więcej. Chętnie. Na przerwanie podpalenia. Ja miałem tą zbroję iść. Ja to chyba dodałem już, tak? To było w ręce? Nie, to było w sile. To. Mógłbym to wziąć. Te znaki są serio mocne. To igni. Boże, igni dodamy. Nie wiem. Siema dziatuchu, wyglądasz jak rumcajs, kocham cię. Dziękuję bardzo, zając. Tu by można coś dodać. Srebrny, bo słabszy chyba. Silny, szybki. Grupowy. Silny. Ej, pamiętasz mnie, troll? Czekajcie. Szybki, najsłabszy niby, ale najczęściej używam tego, nie? Silnego albo grupowego. Luj dodaje grupowy. Znaczy się silny, nie grupowy. No grupowy i tak jest silny. Dzięki, zając. Oczywiście, że tak. Witam, witam. No grupowy jest mocny sam w sobie w sumie. Jak jest dużo mobów, to grupowy one-shotuje wszystko. Dookoła. Kurde, ja do wyrajdę. Nawyk karciany. Dobra, pójdźmy do lokacji, w których byliśmy w poprzednim akcie jeszcze, ale pójdźmy zerknąć, czy coś jest. A, ja miałem tu wypieprzyć, mam strasznie dużo rzeczy. No nic. Ale ja muszę tu jakoś zwolnić miejsce, może coś wywalę? Nie mam pojęcia, co wypieprzyć to. Piąta esencja, co to jest? To jest to samo, co to. Dobra, jeden slocik się zwolnił, niech będzie. Idźmy do druidów, potem tu, potem wejdziemy do jaskini. I pójdziemy do domu. Teraz jak do druidów, chyba tak.
Po co hajs, jak nie wydajesz? Nie ma na co. Znaczy wcześniej nie kupowałem zbroi, bo miałem 5k. Od niedawno mi tak przyrósł. Jak zlecenia oddaliśmy wszystkie. Grałeś kości z tym dziadem z ogrodu obok szpitala? Tak. Grałem z każdym w kości, kim się da. Do tej pory. Oddałem zlecenie. Ja dodałem srebrny, czy... Srebrny silny, nie? No i tak jest na dwa. Chyba, że ja dodałem stalowy, silny. Srebrny. Gówno daje ten styl. Fałszywy upgrade. Dobranoc, Android. No ja do drugiej posiedzę. Śpi dobrze. Dzięki, dzięki. No tak. Witam, witam, piwniczak. Hierofant. Nowy NPC. Poza nim nic nie widzę nowego. Jeszcze pogadam ze starszym. Słucham. Nic nie ma, nic. Hierofant już wrócił. Pewnie chciałby zamienić z tobą słówko. Witaj, wędrowcze. Witaj. Czy moje starcze oczy mnie mylą? Czy to Geralt? Nie mylą cię. Biały wilk. W rzeczy samej. Skąd mnie znasz? Wiele o tobie słyszałem od naszego wspólnego znajomego. O! Myszowora. Straciłem pamięć. Niestety nie wiem, Myszowór. Może potrafię ci pomóc, gdybyś zechciał zostać wśród nas kilka lat. Przykro dziadek mi, pieprzy. Ale wzywają mnie ważne sprawy. Tak, biały wilku? Na bagnach pojawili się bandyci. Drzewa powiedziały mi, że rozprawiłeś się z nimi. Jesteśmy ci bardzo wdzięczni, wilku. Jak to drzewa? Co sądzisz o Skojatel? Nie interesują mnie konflikty polityczne. My, druidzi, przetrwamy wszystkie zawieruchy, ponieważ nie jesteśmy zagrożeniem. Nie mamy nic, na czym zależałoby królom, cesarzom i innym władcom. Oni zaś wiedzą, że nam niepotrzebna ich władza. Mogliby mieć za złe udzielanie schronienia wiewiórkom. Pomagamy wszystkim potrzebującym, jeśli tylko szanują nasze obyczaje. Ludziom i nie ludziom. A elfy to dzieci lasu. Szanują i rozumieją naturę. Ludzie nie rozumieją natury? No, nie wszyscy, niestety. Rzeki w okolicach dużych miast są zatrute odpadami z manufaktur. Lasy wycina się bez opamiętania. Puszczą piosenkę o ekologach. Pospolite jeszcze kilkadziesiąt lat temu, teraz są rzadkością. Pojmuję. Tak, biały wilku. Bywaj. Czas na modlitwę. Módl się, módl. Słucham cię, biały wilku. Gwynblade. A tu już z nią było, nie? Co tutaj robisz? To tajemnica. Mogę tylko zdradzić, że przy okazji z przyjemnością odwiedzam ten gaj pełen pięknych i starych drzew. Bywaj. Porywasz dzieci, przyznaj się. Porywasz dzieci. Ale dla mnie to nie przeszkoda.
weźmy to, czekajcie, i to. Kto nie porywa? Kacman ratuje dzieci. Przed światem trzymając je w piwnicy. Prawdziwy bohater. Kufer. A podejdźmy. No dobra, nic tu nie ma, to jaskinia i pójdziemy do tej, do wioski. Donosik poszedł? Nie ma problemu. Kuroliszków nie widzę w dupę, no nie widzę kuroliszków. Pójdę jednak w to ulepszanie regeneracji energii i tak dalej. Bardzo silne to Igni jest. Nie wiem, jak inne znaki są dość useless, ale Igni. Jak używałem innych, to gówno. Minus 300. Chyba nic nowego nie ma. Tu były wilki wcześniej. O ty w dupę. I tu wilków nawet teraz nie ma. To może coś tu jest nowego. Ty, mapka nam zniknęła, tu chyba coś będzie jednak. Oj. Czyżby trzeba było pić kota? Kuroliszki! No i git. Ostatnia jaskółka. Puszczyka samego przypieprzyć, czy coś więcej? Niewidzialnych. Puszczyk jest. A pij go, co ty? Znowu się spotykamy, kuroliszki. O kurde, ale pety. Gdzie to w dupę jest? Tu. O nie. Pył śmierć. Werbena. Czy to ważne? Wronie oko.
Tylko pytanie, ile ja miałem zabić tych? 5 chyba, nie? Były 3 zaledwie. Jest kolejny. W ogóle o... Co tu jest? Przeszukałem to i nie wiem, co tam było. No i luj. Kuroliszek. Zapraszam. O. Ale to są pety te kuroliszki. Jezus Maria. Co to jest? Traf, Geralt. Podoba mi się. Silny tylko i luj. Kto? Dwa hity, a szybkim to machał z 5 razy albo 10. Idę do Katzman na seans filmowy. Papa. Daj znać, jakby cię Katzman porwał. Aha, bo ty idziesz do tego, do demonza chyba. To miałeś na myśli, tak? To jeszcze mamy tutaj. Aj, tu. Tu wejdziemy. No nie. 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 To luj. Tu jeszcze gdzieś była traska. Tu? Ty, ja? Nie było. Czyli nie ma tu bossa żadnego, sadge. No nic. To do wioski. Są takie tanki.
robotnikom darujemy życie. Pali ogniem, no. Dobra, to jest gliną. Tam pójdźmy zobaczyć. Idziemy do babki starej. Oddamy questa, idziemy do handlarza. Taki jest plan na robotę. Nie wiem, wydaje mi się, że obrażenie nie wzrosły. Mimo dodania tego nowego stylu srebrnego. Nie wiem za bardzo, jak to się skaluje. Tam niby są jakieś obrażenia napisane, ale... No te kółka krwi fajną. Na grupowym. Leżeć. Pyk. 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 Ja pierdzielę, zabugowańcu, spieprzaj mi stąd. Witam, Siwson, w dupę. No, fajna gra bardzo. Pierwszy raz grom, a piękna. Dobra, wróciliśmy tu w końcu, ja pierdzielę, cały stream gadałem, że trzeba tu przyjść. W końcu tu dotarliśmy o 12 w nocy. Niedaleko stąd mieszkają drwale. Uważaj na nich. Nie ma nic do roboty. Co tu macie, biedaki? Ceglarka. Jeśli masz czym zapłacić, nauczę cię rozpoznawać niektórych. Ile żądasz? Moja wiedza jest cenna, więc musisz zapłacić 50 orenów. Chyba, że wiesz, jak zdobyć miód. Moje dzieci uwielbiają. Dobra. A może wolałabyś inny prezent zamiast miodu? Żeby wszyscy pomyśleli, że jestem próżna i nie troszczę się o rodzinę? Miastowe zbytki mi niepotrzebne. Chyba, że masz na myśli ciepły damski szal na długie zimowe wieczory. I tylko pod warunkiem, że nikomu nie powiesz, że mi go podarowałeś. Ona ma kartę? Niestety ja mam ten szal, ale w dupę gdzie indziej. Jeżeli ona ma kartę, to ja zdobędę tę kartę. Tyle w temacie. No to muszę wrócić. Ona ma syfa, jestem wiedźminem. To prawda, że wyzima to siedlisko grzechu i wszelkiej rozpusty. Nie ma znaczenia. Dobra, to zróbmy inaczej, bo i tak jestem obok przystani. Pójdę oddać questa, wezmę szalik, wrócimy tu zara. Czyli tak naprawdę już tu nie wrócę, bo będę robił 7 questów w zimie tam w mieście. Klasyk. Łaskawy panie, może potrzebujesz łodzi? Co? Masz piątaka, kolego? Jesteś... Tak. Aha, tu będzie handlarz po drodze. Pogadać z nim? Nie, on nie będzie go o tej godzinie chyba.
Nie ma go. Kot jeszcze działa? To ja muszę iść do... No właśnie, do kogo ja mam zadanie oddać? Do ratusza? W ratuszu był jeszcze jeden quest, nie wiem czy to o to chodzi. Ale wygląda na to, że o to chodzi właśnie. My coś mieliśmy jeszcze zrobić? Zanosi się na potop. Jaki potop, chłopie? Chyba nie, nie ma chyba nic innego. Ale nie wiem czy trzeba, nie będzie trzeba spać. Pójdźmy może spać. Potem trzeba będzie szukać ceglarki. Ale ona nie da chyba karty. Ona raczej karty nie da, sadgę. Gomez nie wiedział. Nie ma. Powtarzam, nie ma dowodów, że Gomez wiedział. Jest nagroda. Napiłbym się. Nie ma takiego dowodu. Tato w ratuszu. Chłop w nocy nie robi niestety w ratuszu. To jest problem. Ma pan dowód? Ma pan dowód? Tędy nie dojdziemy. Trzeba tu, ryneczek. Ja już się zgubiłem. Tędy może być. I chyba schowamy trochę składników, bo tak dużo ich mamy. To nie mogę nowych zbierać. Jednak da się zapełnić na fulla to. Aha, z tym pogadam. On chyba miał zbroję. Mogę kupić. Mam tyle siana. Wiedział albo nie wiedział, bo mógł nie wiedzieć, jego nagroda 100 bryłek ludzi, ale dla osób, które wskażą dowód, tak no. Witam, mogę. Nie mamy trzech tych. No dobra. I teraz tak, coś tu trzeba schować. Z utopca ile rzeczy. Co jeszcze się powtarza. To się tak posortowało, że nie jest obok siebie to, co się powtarza. Nie mam pojęcia, co się powtarza. Za tyle.
Siwson podkreślenie dał na Golibordę 50 zł. Zawsze jak wraca na szafę z lekka podpity, to zawsze jeszcze z odpalony wielkie serce dla ciebie pozdro. Dziękuję bardzo, Siwson. No tak, dawno nie było poślizgu ani nic. I to jest właśnie problem. Trzeba się tym zainteresować, tak jak mówisz, widzu. Tak jak mówisz. Dziękuję bardzo. Dzięki, Siwson, dzięki bardzo. Czy mogę... Tak? Kurde, dobra, oddajmy tak, quest... A, szalić miałem wziąć. Bo zaraz zapomnę. Mogę. Chyba o to chodziło, nie? Bo jest jeszcze chusta, ale szal miałby cię naubiła. No i wezmę to i to na wszelki. Do kowala. Szal. Może chustę też weźmie, tańsza jest. Ktoś cię na mnie na... Widzowie, bierzemy armor, powaga. Dobra. Bierzemy. Chcesz obejrzeć? Pięć tysięcy, to i będziemy mieli jeszcze dużo pieniędzy. I teraz tak, to nasz daje minus 5, a ten daje tak, 15 odporności, wszystkie po 10. I może nawet kieszonki nowe. Mam nadzieję, że tak. Jazda. Jaki wygląd, bo na razie to zrobił tak zwane T, Geralt. Co? Załóż. Co się stało? Czemu on to wyrzucił? Czy tak kupuje armor w tej grze, że on to wyrzuca? Tylko XD. Sprzedaj tamto. Nie dało się, on się tym nie interesuje było. Symbol to robi. Ciekawe, czy ten nowy by chciał kupić, bo to jest bazowy. Chcesz? Nic, tylko pieniądze i pieniądze. Pytanie, czy to zniknie. Kurde. Pójdę do karczmy i wrócę zobaczyć, czy to leży. Bo bym schował ten stary, nie? Czytam zara. To podniosę. Ktoś cię na mnie nasłał. Po co stara zbroja? Nie wiem, może się da gdzieś sprzedać. Ta ma dwie kieszenie. Właśnie, chciałem tą jaskółkę.
porobić. Co za czas? Jeszcze. Co? Tak. Dobra, teraz tak. O, co to? Zwiększa prezentowany srebrnym mieczem. Obniża skuteczność miecza stalowego. Aha. Krwawienie wywołuje. Coś miałem pod krwawienie, ale co? Gdzie to? Kurde, nie pamiętam. A nie, jak mnie krwawią, to miałem. Chyba no. Cześć. To wywołuje ból. Zwiększa odporność na krwawienie, natychmiast tamuje krwawienie. O! To zrobiłem. I jeszcze miałem wziąć... Dobra, niech będzie. No tak, Defro, tyś pisał, że się da, no. Dobra, idziemy kupić nowy armor, powaga. Jaskółka. Co? Co jest w dupy? Miałem jeszcze dwa. Nie wiem, o co chodzi. Dobra, idziemy. Komu my mieliśmy tego questa? A, do ratuszy. Co ty gadasz, zarumbis? Tu jest giga ten wiesiek. Dobra, tutaj. Wiesiek jeden deklasuje pozostałe część pod względem fabuły, ale gameplay nie jest... jest co najwyżej średni. No, taka przygodówka, no. Ten Wiedźmin 1 stoi najbardziej fabułką, rozmowami, klimatem. A gameplay no to taka przygodóweczka, nie? Dobra, oddajmy questa. Tak? Ja tak! Oczywiście. Dziękuję, proszę, tutaj pieczątka, odbiór zapłaty, następny! Co odbiór? Pieniądze dawaj. Dwie stówki. To wszystkie questy wykonaliśmy. Te poboczne, dobra, to na bagna i... Do baby starej, dać szal. Coś tam jeszcze było. Dobra, idźmy. Tędy. Przez całe miasto przebiegniemy. Jestem ciekaw, czy w remake'u uda się uchwycić ten klimacik, czy mocno zmienią? Ale czemu mieliby nie uchwycić? Ja bym się nie zdziwił, jakby skopiowali...
wszystkie te rzeczy, tylko zmienili gameplay. No to byłoby najlepsze. Na twoim miejscu nie paradowałbym z gronu, żeby... Dali tylko nowy gameplay, a resztę zostawili. Rzecz, kurwa! Już ja cię znam! A zmognij mnie w żyć, wariatko! Mój chłop wraca ostatnio pijany jak Bela i myślę, że odwiedzę jakąś mylinę. Różnie bywa. No ta, no remake GTA widz pisał na ten, że ścierbił. Nie wiem, jakby po latach, bo to już chyba parę lat temu wyszło, nie? Ale... Tak, no. Może nie wyjść. No jakaś szansa jest, no. Coś ktoś pisał, że kart chyba ma nie być w nowym Wiedźminie jedynce. Więc tak zwane XPP, nie? Jak to o karty chodzi, jak to powiedział Ron? Żaden deszcz nie ugaśnie wiecznego. Smoczy sąsiadom w ranie. Deszcz pada i pada. Pada i pada. Dobra, na bagna i do babki dać szali wziąłem. Pewnie zrobią gameplay coś jak Wiedźmin 3, tak myślę. Bo najbardziej się ludziom podobał. Chyba. Zrozpaczony kupiec. Ale mnie słyszy. Mówią, że jesteś Wiedźminem. Słusznie mówią. To prawda, że Wiedźmini zabijają bestie za pieniądze? Owszem, ale przejdź do rzeczy, jeśli łaska. Wiedźminie! Pytałeś o moją profesję. Masz dla mnie jakieś zlecenie? W rzeczy samej. Mojego stryja zabiły na bagnach potwory. Przy jego ciele został rodowy pierścień, który dla mnie, ostatniego męskiego potomka w rodzinie, ma wielką wartość. Przynieś mi pierścień. W zamian dostaniesz 100 orenów. Odzyskam twój rodowy pierścień. To szczęście, że cię spotkałem. Jeśli chodzi o twój rodowy pierścień. To jest ten, co ma? Jeszcze nie. Pośpiesz. Bywa. Wieź... Gdzie znajdę ciało twojego stryja? Modliliśmy się przy kapliczce Melitele. Gdy pojawiły się potwory, stryj rzucił się chyba do ucieczki przez bagno. Widziałem, jak bestie dopadły go w pobliżu posągu bogini. Bywaj. Czy ja go odłożyłem? Kurde, ja go odłożyłem. Popieprzy mnie. Nie, to nie był ten. Nie wiem. Zobaczę, jak nie będzie nic, to znaczy, że go już mam. Usługi. Tak. Dobra, jazda. 5 orenów, no. Ty, no niby jest to zaznaczone. Ty. Czyżby no. Ja musiałam tutaj przypłynąć. Pożyczyłam pieniądze i... To poważny problem. Nie mogę powiedzieć. Posłuchaj, nie mam zamiaru cię wypytywać. Widzę, że jesteś przygnębiona i przestraszona. Może potrafię pomóc, ale musisz powiedzieć, o co chodzi. Jest pewien mężczyzna, ktoś ważny, również dla mnie. On jest chory i muszę mu pomóc, zanim będzie za późno. Oj. Jest wilkołakiem. Nie chcę, żeby ktoś go zabił. Ty! Nie bój się, niełatwo zabić wilkołaka. Mam eliksir. Poza tym wiedźmini nie zawsze zabijają potwory. Jeśli to możliwe, zdejmujemy klątwy i uroki. Jak chciałaś pomóc? Czekaj. Ukochanemu? Gruba Zocha ja opowiadała mi, że druidzi znają się na takich sprawach. Przypłynęłam z pieniędzmi, żeby kupić od nich lekarstwo. Rzeczywiście, druidzi mogą pomóc.
Wiedźminie? Ale ja mogę zrobić eliksir z wilkołaka. Rozumiesz mnie? To znaczy, że gdy go nie zabiję, to nie zrobię eliksiru z wilkołaka. Więc ja go zabiję. Bagna są zbyt niebezpieczne dla młodej dziewczyny. Zapytam druidów o lekarstwo w twoim imieniu. Dziękuję, Wiedźminie. Będę czekała w domu. To budynek w slumsach naprzeciwko gospody. Co? Jacyś chętni na prom? Luj, nieważne. Spotkam wilkołaka, to się pomyśli, co dalej. Witam. Wykrzyknik Prime. O, tutaj była ta ceglarka. Waska jest bardzo mądra. Rozmawiałeś już z nią? Waska jest bardzo. Kurde, teraz trzeba szukać tej ceglarki, ja pierdzielę. Która to może być? Co, one w chatach siedzą tylko? Nie rozmawiam z obcymi. To jest dziwne, to co zrobili, że wszystkie te NPC-ty mają taką samą nazwę, ale niektóre jednak są unikatowe. Nie rozmawiam z obcymi. Ja pierdzielę, no. Skąd ja mam wiedzieć, która to jest baba? Druidzi z Gaju potrafią zapanować nad pogodą i nękają nas suszami. Druidzi z Gaju potrafią zapanować... Nie stara baba, ty jak zwykle wyciszony stream. Gdzie ona w dupę jest? Co to jest RNG? Czy ona w chacie będzie? No nie waska w dupę. Ty no, wcześniej w chacie była. Czemu nie chce teraz gadać? W naszej wiosce przywódczyni jest jedyną kobietą, która... Jak ona się nazywała? Ceglarka? No ceglarka, nie? Co ja mam zrobić, żeby ona w domu była? Nie, nie musi być właśnie. Jeszcze popadać. Ale ona raczej tak karty nie da, bo... Gdzie jest mój kot? Cicho, wąt z tym kotem. Ty, no nie mów, że noc musi być i ona w chacie. W tej chacie ona wtedy była pierwszy. Czemu nie da karty? Ona chyba jest jak ta w karczmie. Że się jej dawało mleko i ona dawała info o bosie jakim, znaczy się tym mobie. Co tam było? Nie ma nic do roboty. No wiem, że mają czynności nocy i dzienne, dlatego zobaczymy, czy tak zadziała. Wtedy ona tu była. Nie rozmawiam z obcymi. Ty no, tu jest RNG, w którym ona domu mieszka? Czy oni ją zabili? Te NPC-ty mogą paść. Waska jest bardzo mądra. Ty, nie ogarniam tego, o co tu chodzi. Obok leży, to był ceglarz. Ceglarz i ceglarka. Ty! Co jest? Co to jest RNG?
domu jej. Nie, ona sama tu jest. Ceglarza? No, ceglarza chatrza idzie. Czekajcie, tam coś było. Czego to Gerald nie zrobi dla Dymania, całą wioskę przetrzepie, każdą chatę sprawdzi. No tak, i zobacz. Waska jest bardzo mądra. Rozmawiałeś. Ty, ale to jest dziwne, bo są cztery ceglarki w całej wiosce. I teraz żadna nie chce gadać. Czy ja spieprzyłem tego questa? Waska jest bardzo mądra. Nie ogarniam. Ty, tu się chyba da spieprzyć. Na to wychodzi. Albo to, ja nie wiem, od czego to zależy. Ty, zobacz, tu kogoś nie ma. Ona mogła umrzeć. Waska daje kartę? No, nie wiem. Falałbym chyba nie. Ej, to jest jakiś porypane. Ty. Są cztery domy. No mówię ci, ona była tu. Do drugiej, do drugiej. W naszej wiosce przywódczyni jest jedyną kobietą, która często wychodzi z domu. W naszej wiosce przywódczyni jest... Ty! O co tu chodzi? To po co ja ten szalik wziąłem, jak ona teraz nie chce gadać? Nie wyszła, no bo jest noc, specjalnie do nocy spałem. Specjalnie do nocy, żeby wszyscy w chatach byli. I nic, nie. Dobra, nic, no może na nią wpadniemy później. Skip to na razie, będę nosił ten szalik. Husaria! Mamy znowu